Hejo, dzień dobry, zapraszam na Q&A. Masz czasami tak, że masz przesyt Bartosza i wkurza cię, gdy na przykład jest w tym samym pokoju. Oczywiście, że tak. Moim zdaniem to, że jesteśmy razem, nie oznacza, że wszystkie rzeczy musimy robić razem 24/7, być taką jedną staloną kulką, tylko każdy z nas musi mieć taką przestrzeń dla siebie, mieć osobne zainteresowania, osobnych znajomych. Ja bardzo lubię takie wieczory, gdzie Bartosz najczęściej w tym małym pokoju, on robi tam swoje rzeczy, czyli gra ze znajomymi, ogląda jakieś mecze, ogląda anime, a ja w tym czasie biorę sobie długą kąpiel, robię full pielęgnację, oglądam na Netflixie ulubione seriale, przeglądam TikToki, czytam książki i nie wchodzimy sobie w drogę. To jest mega ważne, żeby mieć czas właśnie tylko dla siebie, pomimo tego, że jesteśmy w związku. Jeśli zdecydujesz się na operację powiek, czy nagrasz film o całym procesie? Oczywiście, że tak, bo na ten moment jestem właśnie na etapie wyszukiwania informacji cały czas. Jestem na tych wszystkich grupach na Facebooku, szukam filmików na YouTubie, szukam filmików na TikToku i to jest dla mnie bardzo pomocne, jak widzę, jak inne kobiety pokazują, jak to u nich wyglądało dzień po dniu, jak się zmieniała ich twarz, jak wyglądał cały ten zabieg. Jestem umówiona na konsultację u chirurga plastycznego w połowie października. W ogóle zobaczymy, czy się zakwalifikuje. Opadające powieki to jest mój kompleks od zawsze i tutaj już nie pomogą żadne masaże twarzy i w ogóle, bo ja próbowałam i też patrzyłam na moje zdjęcia z dzieciństwa i ja mam taką budowę oczu. To jest u mnie też genetyczne, ponieważ zarówno moja mama, jak i mój tato mają takie powieki, a moim marzeniem jest narysowanie sobie takiej kreski wyciągniętej, żeby tutaj nic mi nie przeszkadzało, bo na ten moment ta opadająca powieka robi mi takie dodatkowe zgrubienie, wszystko mi się odbija, jest masakra i też moja twarz wygląda na taką wiecznie zmęczoną, zdenerwowaną. Ja też wyrobiłam sobie taki nawyk podnoszenia brwi, żeby moja twarz wyglądała tak bardziej promiennie i przez to już mi się tutaj zaczyna robić taka dosyć głęboka zmarszczka na czole, więc zobaczymy w ogóle, czego się dowiem na konsultacji i będę Was informować. Czy żałujesz, że swoje licealne lata spędziłaś w USA? Kiedyś bardzo żałowałam, nie mogłam się z tym pogodzić i miałam ogromne FOMO, bo miałam takie poczucie straty, bo my wyjechaliśmy zaraz po gimnazjum, więc to był okres takich dużych zmian. U mnie znajomi, wiecie, wybierali licea, technika, przygotowywali się do matury, zdawali prawo jazdy, były półmetki, była studniówka, wszyscy moi znajomi mieli osiemnastki, wchodzili w dorosłość, więc to był taki etap dużych zmian i ja to wszystko obserwowałam jeszcze wtedy na Facebooku i na Snapchacie. Tymczasem ja byłam w amerykańskim liceum i próbowałam w ogóle jakkolwiek się tam odnaleźć, zrozumieć, co do mnie mówią i tłumaczyłam sobie wszystkie notatki, żeby w ogóle wiedzieć, czego się uczę. Próbowałam nawiązywać jakiekolwiek znajomości i odpowiadałam na setne pytania, co tutaj robię, dlaczego się przeprowadziłam i skąd jestem i gdzie jest w ogóle Polska i czy to jest jakaś część Rosji. Więc czułam się dosyć samotnie, brakowało mi takich głębszych relacji, brakowało mi moich przyjaciół, brakowało mi mojego chłopaka, byłam w związku na odległość i ja próbowałam się odnaleźć w tej nowej sytuacji, w tym nowym kraju. Moi rodzice się próbowali odnaleźć w tym wszystkim. To też nie było tak, że wiecie, ja na przykład dojechałam do nich później, tylko my wyjechaliśmy całą trójką razem, więc ciężkie to było, ale teraz z perspektywy czasu w ogóle zrozumiałam, jakie ja miałam ogromne szczęście, że mogłam tego doświadczyć, że ja chodziłam do amerykańskiego liceum, do takiego jak w filmach, miałam własną szafkę, chodziłam na te wszystkie lekcje, robiłam te eksperymenty na przykład na chemii. Wiecie, nikt z moich znajomych nie miał takiej szansy i bardzo to doceniam, jestem teraz ogromnie wdzięczna, ale też mówię Wam otwarcie, jak się czułam wtedy, jak miałam te 15 lat. Czy Twoi rodzice wrócą kiedyś do Polski na stałe? I drugie pytanie od innej osoby, ale powiązane. Kiedyś mówiliście o wyprowadzce do większego miasta. Czy dalej macie takie plany? A więc ten dom, w którym my teraz mieszkamy, to jest mój dom rodzinny, dom moich rodziców i oni prędzej czy później będą chcieli tutaj wrócić. Więc na razie tutaj mieszkamy i korzystamy, póki możemy. I teraz doceniam też, że Stalowa jest tak fajnie położona, ponieważ teraz tak pobudowali te nowe drogi, to my mamy 45 minut do Rzeszowa, godzinę 20 do Lublina, 2 godziny do Krakowa i 3 godziny do Warszawy, więc to jest bardzo fajna lokalizacja. Do tych wszystkich większych miast my jesteśmy w stanie, wiecie, wyjechać rano i wrócić wieczorem i to nie jest w ogóle jakieś takie męczące czy obciążające, ale też Stalowa nie jest miastem, z którym wiążemy naszą przyszłość, bo oprócz tego, że ma fajną lokalizację, to ma też sporo wad. I problem jest taki, że my nie mamy swojego miejsca na ziemi. Jakkolwiek to brzmi, nie mamy takiego miejsca. Może ja też to zbyt idealizuję, ale też nie mam takiego miejsca, że wiecie, to jest moje miejsce, tutaj chcę spędzić swoje życie, tutaj chcę założyć swoją rodzinę. Lubię na przykład Kraków i mówiłam Wam o tym wielokrotnie, ale ja lubię to centrum Krakowa, a kupienie czegokolwiek w centrum Krakowa czy na Kazimierzu w ogóle nie wchodzi w grę, patrząc na ceny za metr kwadratowy. Też nawet nie wiemy, czy chcielibyśmy mieszkać właśnie w bloku czy w domu. Teraz mieszkamy w domu i widzimy, że to jest po prostu studnia bez dna.
to się tak wydaje, że o Iza, wy nie musicie płacić za wynajem, ale płacimy za tysiące innych rzeczy, bo ceny peletu na przykład są bardzo wysokie, a potrzebujemy tego peletu, żeby ogrzać dom w sezonie jesienno-zimowym. Jak to jest być dzieckiem, kiedy rodzina emigruje? Co czuje takie dziecko? W ogóle to jest super temat do poruszenia w osobnym filmiku, w jakiejś takiej analizie, tylko nawet nie internetu. Chociaż powiem Wam, że mój TikTok, mój algorytm wyczaił, że jestem zainteresowana tym tematem emigracji i w ogóle i podsyła mi właśnie takie filmiki osób, które też wyemigrowały, czy to jako dzieci, czy to też jako osoby starsze, ze swoimi rodzinami i okazuje się, że te problemy i te przemyślenia i uczucia, które ja miałam, są dosyć uniwersalne. To, że ja wchodziłam w tę rolę rodzica i byłam parentyfikowana, bo po czasie to ja jako jedyna znałam język angielski, więc ja nam załatwiałam, wiecie, jakieś kredyty, kupno samochodu, wynajem mieszkania, jakieś sprawy urzędowe, medyczne, tego typu rzeczy, to wszystko ja ogarniałam, pomimo, że wiecie, no jeszcze byłam kuźwa dzieckiem i to nie powinno być moim obowiązkiem. I to, że sama musiałam się zapisać do szkoły i dogadać się z dyrektorem, czyli jak zmieniałam szkoły, to żeby wszystkie moje przedmioty i wszystkie te moje punkty, które tam się zbierało, zostały odpowiednio przetransferowane. Bardzo dużo takich rzeczy, które były po mojej stronie, za które ja byłam odpowiedzialna. Do tego jeszcze dochodzi takie uczucie, że w sumie nie wiecie, gdzie jest Wasz dom, gdzie należycie, gdzie czujecie się dobrze. Pozostawiliście całe swoje takie mini środowisko, Waszych znajomych, rodzinę, Waszą kulturę i wszystko, nagle jesteście w nowym kraju i musicie zaczynać od nowa. To jest osobny filmik i osobny filmik też będzie, bo były pytania, co sądzę o pokazywaniu dzieci w internecie i o tym kontencie ogólnie. I tutaj też będzie gruba analiza internetu na podstawie i zagranicznych rodzin, i polskich. I chcę tutaj pokazać Wam, jakie są plusy, jakie są minusy. Ogólnie dzieci to jest bardzo dobry kontent. To jest coś, co się klika, co wzbudza zainteresowanie. Już od momentu poczęcia to jest kontent, który sam się tworzy, ponieważ tylko jak tylko kobieta zajdzie w ciążę, to macie masę filmików, które możecie nagrać i które wzbudzają emocje i zainteresowanie, bo macie informacje o ciąży, informujecie wszystkich członków rodziny o ciąży, jest wyjawienie płci i wyjawienie imienia, potem przygotowanie całej wyprawki, poród, filmiki z porodu, Q&A, pokazanie tego dziecka. To jest bardzo dużo takich mocnych filmików, które generują ogromne wyświetlenia, ale też co za tym idzie pieniądze. Co się najlepiej sprzedaje w internecie? Takie duże wydarzenia właśnie, zaręczyny, śluby, dzieci, rozwody, rozstania, to wszystko właśnie, co wzbudza w nas emocje, a dzieci właśnie te emocje wzbudzają. Na dzieciach najwięcej właśnie kontentu można zrobić. Dzieci też ocieplają wizerunek i są dlatego też wykorzystywane często do współprac, bo o wiele lepiej jest pokazać jakieś kosmetyki czy kremik z małym dzieckiem, aniżeli te kosmetyki i kremik przy twarzy dorosłej kobiety, bo nikogo nie interesuje jakiś tam kremik, który poleca influencerka, ale kiedy mamy małego babusia i widzimy jakieś kosmetyki przy nim, to jest coś, co nas rozczula i jesteśmy bardziej chętni, żeby sprawdzić, kliknąć, polajkować, skomentować. Ale osobny filmik o tym będzie. Kiedy kolejna podróż do USA? Na ten moment mamy przesyt Stanów Zjednoczonych, zrobiliśmy super podróż kamperem, widzieliśmy bardzo dużo miejsc, które chcieliśmy zobaczyć i jeśli się zdecydujemy, to na pewno będzie w jakimś okresie takim halloweenowo-bożonarodzeniowym, nie w tym roku, bo jeszcze tylko to nam zostało do zobaczenia, taki zimowy, na przykład Nowy Jork i spędzenie świąt z naszymi rodzinami. Czy myślisz, że wynajęcie biura to dobry pomysł? Nie szkoda Wam trochę kasy na opłaty? I to jest kolejny plus Stalowej Woli. Nie wierzę, jak tutaj wychwalam dzisiaj moje miasto, ale wynajęcie takiego lokalu w Stalowej nie jest tak drogie, jak byłoby w większym mieście, nie wiem, w Krakowie czy w Warszawie, to już w ogóle. Tutaj te lokale są tańsze i jest to koszt, który jesteśmy w stanie ponieść, ponieważ pozwoli nam on się rozwijać. Na ten moment nie jesteśmy w stanie zmieścić ilości produktów, które ja zamówiłam tutaj w tym domu. I to też była rzecz, która nas hamowała, ponieważ jak przychodził ten gorący okres, to już nie chodzi o to, że my nie mieliśmy miejsca na same produkty, które one przychodziły, ale oprócz produktów my potrzebujemy miejsce na kartony. Nieraz Wam pokazywałam tutaj w kątach różnych pokoi, mieliśmy ustawione takie stosy kartonów wysyłkowych do pakowania. Przychodzą też takie ogromne pudła z kropaku, tego wypełniacza, w którym my wkładamy do pudełek i wiele innych takich drobnych rzeczy, które my potrzebujemy. Wiecie, foliopaki, bibuła i te wszystkie inne akcesoria. To zajmuje bardzo dużo miejsca i do tej pory my wykorzystywaliśmy każdą przestrzeń, którą tutaj mieliśmy, bo w tym małym biurze ono ma kilka metrów kwadratowych, tam gdzie mamy komputer i wszystko nasze te biurka i te szafki, tam się ledwo mieściliśmy z tym wszystkim, tam głównie pakowaliśmy, ale też dużo rzeczy mieliśmy właśnie tutaj w sypialni, w przedpokoju, w kuchni, więc korzystaliśmy z każdego metra kwadratowego, który mieliśmy wolny. Oczywiście jest to ryzyko, które jesteśmy w stanie ponieść i co się może wydarzyć w najgorszym wypadku. Stwierdzimy, że to nie jest dla nas, że nie potrzebujemy tego biura i wypowiemy je. I ktoś chyba tutaj przewidział moje działania, ponieważ pojawiło się pytanie, czy będzie produkt fizyczny, który będzie stały w ofercie,
czasie, czy tylko rotacja? Ponieważ my do tej pory działaliśmy dosyć sezonowo, czyli we wrześniu były segregatory, w listopadzie, w grudniu były kalendarze, w międzyczasie były szkicowniki i były też te skórzane organizery z wkładami, a teraz pracujemy nad produktami, które będą dostępne cały czas. Czyli jest już w druku codziennik, który będzie pomagać w rozwoju, pracuję nad produktem dla par i nad produktem dla mam. I chciałabym, żeby to były produkty, które będą zawsze dostępne, czyli możecie sobie je zamówić w dowolnej chwili, one zawsze będą na magazynie, dlatego też potrzebujemy miejsca, żeby to wszystko przechowywać. Czy masz luz ze swoim ciałem, bez diet i siłowni? Wydaje mi się, że tak i dlatego tak miło mi się Ciebie ogląda. Jesteś taka normalna po prostu. Dziękuję bardzo, ogromnie mi miło. Jest to prawda, ponieważ ja mam tak, że co sobie przytyję, to sobie potem schudnę i jakoś nie przykładam do tego większej wagi. Oczywiście denerwuje mnie to, gdy nie mogę się dopiąć w ulubione spodnie albo jakieś rzeczy nie leżą na mnie tak fajnie, jak kiedyś leżały, ale zdaję sobie sprawę, że to jest tylko moje ciało. Po prostu teraz na przykład mam taki okres, potem przycisnę bardziej na siłowni, będę się więcej ruszać i będzie lepiej. To nie jest coś, co jakoś spędza mi sen z powiek i nie przyjmuję się tym zbytnio. Ja też lubię dobrze zjeść, a mam dosyć taki siedzący tryb, dużo robię przy komputerze, więc... No coś za coś. No i tarczyca oczywiście mi nie pomaga, ale nie będę na to zganiać winy, bo wiem, że sporo osób nie lubi, że to jest tłumaczenie się na jakimiś chorobami, ale to też wpływa oczywiście na mój metabolizm. Ostatnio też odpuściłam sobie siłownię, co od razu widać po prostu po mojej sylwetce, a ja lubię trenować siłowo, lubię to, jak czuję się taka silniejsza, jak jestem taka bardziej zbita, jak czuję te mięśnie, od razu mi się też zmienia postawa ciała, więc wrócę na tę siłownię, bo potrzebuję tego. Ale też jakoś bez większej po prostu takiej spiny. Czy żałujesz udostępnienia jakiejś informacji o sobie? Tak, może żałuję, to jest za mocno powiedziane, ale kiedyś powiedziałam Wam, że nie lubię rozmawiać przez telefon. Kropka. To była cała informacja, a to jak taka rzucona kulka śniegu zaczęła się turlać i urosło do takich ogromnych rozmiarów i pojawiły się informacje, że jestem nieśmiała, że mam jakąś fobię społeczną, że nie lubię ludzi, że nie potrafię się komunikować. Jakieś takie przedziwne teorie powstały na ten temat, co w ogóle nie jest prawdą. Prawdą jest to, że nie lubię rozmawiać przez telefon i jeśli nie muszę tego robić, to oczywiście będę tego unikać. Czyli jak na przykład możemy zamówić jedzenie przez aplikację albo może zadzwonić Bartosz, to ja bardzo chętnie. Ale jakbyście mnie poznali na żywo, to w życiu byście nie powiedzieli, że jestem nieśmiała. Nie jestem też oczywiście ekstrawertykiem, czyli nie będę jakoś zagadywać super do wszystkich ludzi, ja wychodzić z inicjatywą i jak mam jakąś grupkę ludzi, to ja tam będę, wiecie, błyszczeć. Ale też nie mam problemu z nawiązywaniem znajomości i na pewno nie jestem nieśmiała. I też oczywiście rozmawiam przez telefon jak każdy człowiek, bo są rzeczy, których nie jestem w stanie oddelegować i to są rzeczy najczęściej związane z kontaktem w sprawie moich produktów, z drukarniami, z podwykonawcami, z graficzkami, z księgową, bo ja najlepiej wiem, czego oczekuję, jakie mam wymagania, jak dany produkt ma wyglądać, czy jak moja firma ma działać. I czasem jest po prostu łatwiej zadzwonić i powiedzieć, aniżeli pisać kolejnego maila. Więc rozmawiam przez telefon, tylko po prostu to nie jest moja ulubiona forma komunikacji. Czego zazdrościsz młodszej Izuni, a co młodsza może zazdrościć Tobie? Młodszej Izuni zazdroszczę takiej energii, takiej naiwności, ponieważ być może jak pamiętacie moje początki tutaj w internecie, to ja byłam taka bardzo waleczna i ja myślałam, że ja zmienię świat. Ja po prostu chciałam wyjaśnić system edukacji, nauczycieli, polityków, przekonać wszystkich do stosowania feminatywów i jeszcze nauczyć wszystkich tolerancji. Więc to było naiwne, ale też to było urocze. I oczywiście dalej się pod tym wszystkim podpisuję i apeluję, proszę idźcie na wybory, nawet jak się Wam wydaje, że nie macie na kogo głosować. Ale też z biegiem tych lat zrozumiałam, że ten mój spokój wewnętrzny jest ważniejszy, aniżeli udowadnianie komuś w internecie czegokolwiek. Nie chce mi się po prostu wykłócać i przekonywać innych obcych ludzi do swoich racji. Wydaje mi się, że to przychodzi po prostu z wiekiem, ale czasami właśnie mi brakuje tam tej Izuni, żeby tak, a wiecie, właśnie wbić ten kij w mrowisko i coś tak zagadać, a potem przychodzi ta starsza Izunia do głosu i mówi, po co? Co ci to da? Było jeszcze takie jedno pytanie, nie mogę go znaleźć, ale to było coś o porodach. Co sądzę o porodach, o nagrywaniu porodów przez dziewczyny? I powiem Wam, że ja jestem na tak, ponieważ uważam, że każdy ma tę granicę prywatności ustawioną w innym miejscu. Niektórzy nie pokazują swojego partnera lub partnerki, niektórzy nie pokazują rodziny, rodziców, niektórzy pokazują lub nie pokazują dzieci. O dzieciach mówię, będzie inny odcinek. I o ile pokazywanie innych osób, no to jest kwestia tych właśnie osób, bo one muszą wyrazić zgodę, czy chcą być pokazywane, czy nie. Tak kwestia
porodu to jest kwestia tej kobiety, więc jeśli ona chce się tym podzielić z odbiorcami, bo to jest jej poród i na przykład nie wiem, no nie pokazuje dziecka zaraz po wyjęciu z macicy, bo być może to dziecko nie ma na to ochoty, tylko mówi o swoich doświadczeniach, to jest jak najbardziej okej. Okay. Moim zdaniem to jest nawet edukacyjne, bo ja na przykład na WDŻ-cie niewiele się dowiedziałam. Ja bardzo późno, pamiętam, w życiu się dowiedziałam, że oprócz tego, że musimy urodzić dziecko, to potem jeszcze trzeba urodzić łożysko. I też trafiłam ostatnio na taki content w internecie, gdzie kobiety pokazują swój połóg, jak to wygląda od takiej strony, że wiecie, muszą sobie przygotować specjalną bieliznę, podpaski, żele chłodzące, spreje, jak dbają o te wszystkie blizny, jak się wypróżniają, co w ogóle potrzebują do tego. I ja wiem, że niektórzy powiedzą, a to jest too much, ja nie chcę na to patrzeć, ale moim zdaniem no to nie jest temat tabu, tak zostałyśmy stworzone i fajnie, że kobiety się tym dzielą i mogą, wiecie, razem wspólnie to przeżyć. Jest im raźniej, że wiedzą, że nie tylko u nich tak to wyglądało. I też wydaje mi się, że no, te kobiety nie robią nikomu krzywdy, w sensie nie pokazują, pokazują swoją prywatność. Jeśli one są z tym okej i chcą się z tym dzielić, ja wiem, że ktoś może być, o, ja bym tak nie zrobiła, okej, ty byś tak nie zrobiła, ty byś się tym nie podzieliła. Ta kobieta chce, to jest jej decyzja, to jest jej prywatność i to jest jej życie. Kiedyś się tak mówiło, że o, jak można tak nagrywać vlogi i pokazywać swoje życie. Tam kiedyś w ogóle było bardzo hejtowane to, że ludzie robili zdjęcia jedzenia. Dlaczego po prostu nie zaczniesz jeść, tylko musisz zrobić najpierw zdjęcie jedzenia, albo w ogóle jak wchodziły selfie, to selfie były tak hejtowane, że ale to jest próżne, robisz sobie zdjęcie samej sobie i nawet moi rodzice, jak jedzą coś fajnego, to robią zdjęcie i mi to wysyłają, więc no wszystko się po prostu zmienia. Czy czujesz presję otoczenia związaną ze ślubem i zostania rodzicem? I powiem Wam, że w prawdziwym życiu nie, ale teraz jak zrobiłam to Q&A, to dostałam bardzo dużo pytań, że kiedy ślub, kiedy wesele, czy już coś planujemy, kiedy dzieci, kiedy kupimy mieszkanie i nasi znajomi na przykład teraz są właśnie na etapie ślubów. W tamtym roku mieliśmy dużo ślubów i wesel, w tym roku mamy też. My na tym etapie jeszcze nie jesteśmy, my jesteśmy na etapie pracy, dorabiania się i rozwoju własnej działalności. Nie myślimy jeszcze o weselu, ale już informujemy naszych znajomych, że jak oni zdecydują się na dzieci, to my jesteśmy bardzo chętni, żeby tymi dziećmi się zająć na przykład na weekend. My będziemy tym wujkiem i ciocią, którzy przyjeżdżają, wiecie, piątek, sobota, niedziela, żeby młodzi rodzice sobie odpoczęli, a my w tym czasie spędzimy sobie czas z dzieckiem, przynajmniej nam się na jakiś czas odechce starania o dzieci, przejdzie nam ten baby boom i wszyscy będą zadowoleni, więc my cały czas mówimy naszym znajomym, jak już będziecie mieć dzieci, to walcie do nas jak w dym, my na weekendy jesteśmy jak najbardziej dyspozycyjni, żeby przejąć opiekę. Słońce tu już zachodzi i daje mi znać, że chyba powinnam kończyć. Jeśli mówiłam w tym filmiku za szybko, to bardzo Was przepraszam, ale nagrywałam ten materiał już trzeci raz ze względów technicznych. Na przykład poprzednim razem nie miałam włączonego mikrofonu i cały godzinny materiał był po prostu wyciszony. Myślałam, że mnie coś po prostu strzeli. Ostatnio mam mega pecha, jeśli chodzi tutaj o sprzęt. Ale jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i komentarz i może zrobimy część drugą Q&A, bo to jest właśnie bardzo fajny sposób, żeby porozmawiać, żebyście mogli mnie lepiej poznać o tym, co tam siedzi w mojej głowie i jak to wszystko wygląda. Więc zostawcie po sobie ślad, a my widzimy się w następnych filmikach. Na razie, pa!